większość meczu broniliśmy się i myślę, że dobrze, że udało się dowieść to 0 z tyłu, a z przodu coś wpadło po ładnej akcji i myślę, że z tego się trzeba cieszyć. Było teraz 1-0 i my jedziemy do domu z 3 punktami, to najważniejsze. Przegraliśmy kolejne spotkanie i nie jesteśmy zadowoleni. Myślę, że mieliśmy jakieś swoje sytuacje, żeby pokusić się chociaż, nie wiem, o strzelenie bramki. Dzisiaj to się nie udało. Ruch wykorzystał swoją sytuację i przegrywamy mecz. Ja myślę, że trener dokonał Fornalik takich zmian, że chciał w końcówce mecz wygrać. Ja też dokonałem takich zmian, że nie chciałem grać na remis, tylko chciałem za wszelką cenę ten mecz wygrać. Po prostu mecz się tak ułożył, że po prostu Ruch miał tą sytuację i zdobył tą bramkę. Zaspaliśmy praktycznie przy tej jednej sytuacji. Rywal bezlitośnie to wykorzystał. A graliśmy u siebie trzeba. Trzeba zdobywać punkty, tym bardziej nas ta porażka będzie boleć. Troszeczkę horror w końcówce, ale znowu Martinam Puto nam ratuje skórę i po to jest w tej bramce i cieszymy się z tych 3 punktów. Dla nas każdy mecz jest bardzo ważny i w każdym meczu chcemy wygrywać. No i tutaj się udało, mam nadzieję, że zawiszy się dobrze przygotujemy i też powtórzymy ten wynik. Ciężki mecz teraz w Szczecinie nas czeka i walka praktycznie na noże już do końca. Czujemy to, że na którym miejscu jesteśmy i ile punktów zdobyliśmy. Na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni i w każdym kolejnym meczu gramy o zwycięstwo. Jest jakaś mała seria, ale nas to nie zadowala. Mówię, z Zawiszą u siebie przed własną publicznością musimy wygrać. Będziemy tak samo trenować i myśleć tylko o zwycięstwie.